Chciałbym nagrać taki film, taki bardziej osobisty film, czyli o dążeniu do obiektywizmu. Nie wiem, kto to powiedział, że tylko prawda jest ciekawa. To chyba ktoś powiedział, kto wcale nie jest jakby z mojej bajki ideologicznej. Nie pamiętam, kto to powiedział. Ale to prawda. Tylko prawda jest ciekawa, bo jakieś takie, specjalnie jakieś wzorce rzeczywistości, które mają odpowiadać jakiejś tam polityce, niespecjalnie interesują. To jest stary świat. I oczywiście są kraje, są struktury, które wolę nad inne, są polityki zagraniczne, które wolę od innych, ale to nie znaczy, że muszę być zawsze podatny na jakieś chwyty. Na przykład, jak ja mówię, że Stany Zjednoczone dokonały inwazji na Irak słusznie, to wszyscy wtedy myślą, no bo się nabrał na to mówienie o tym, że Hussein ma broń, bombę atomową. Hussein był, przypominam, był przesłuchiwany w tej sprawie. I on powiedział, że przecież jakbym miał, to bym ją użył przeciwko wam. Więc nie znaleziono tej broni atomowej, więc Ameryka kłamała. No nie, bo Ameryka mówiła o bombie atomowej czasem, a czasem mówiła o broni masowego rażenia. A tą Hussein miał i demonstrował ją na Kurdach i szyitach. Także nieprawda. To, że ja mówię na przykład o... Bo to jest trochę coś takiego, że jak ja powiem coś krytycznie o działaczach na przykład LGBT, że tak, może tak być, że jak mówi na przykład Ziemkiewicz, że czasami są oni po prostu udają, nawet nie są nawet gejami, tylko żyją z tego, że są działaczami i którzy dostają jakieś dofinansowania z zagranicy. Może tak być, oczywiście. Ale to nie znaczy, że tak jest zawsze, to nie znaczy, że oni zawsze muszą być nieszczerzy, to nie znaczy, że to jest wyłącznie ideologia. Nie, to jest zbitek ideologii i praw, i kwestii praw i tak dalej. I ja to widzę i nie ma powodu, żebym się tutaj po jakiejś stronie plemiennej opowiadał. Jeżeli należy się zastanowić, ile można, jak można osiągnąć tą jakąś tam równość. I tyle, no, czemu zawsze musi być tak, że albo kurczę ksiądz Oko, albo kurczę Robert Biedroń, nie? I Robert Biedroń powie, że na przykład, nie wiem, że albo nawet nie Robert Biedroń, ale na przykład ta nasza noblistka przecież ostatnia, co ona mówi, że tutaj generalnie wszystkich gejów i innych się goni z siekierami i tak dalej, praktycznie, że jesteśmy jednym wielkim nietolerancjem, a na to nietolerancjum. Natomiast z drugiej strony jest ksiądz Dariusz Oko, który najpierw wychodzi od jakichś rozważań na temat tego, że być może podręczniki w Niemczech pisane, że gdzie dzieci się prosi o to, żeby stworzyły idealny dom publiczny, i to może faktycznie coś jest z tym nie tak, a potem przechodzi gładko do Szuri o tym, że niby u gejów to jest tyle i tyle przypadków pedofilii, a u innych tyle i tyle. Dlaczego to zawsze musi być, kurczę, bo ja rozumiem, czemu polityka tak musi mówić, ale czemu komentatorzy tak mówią? Komentator polityczny to powinien być ktoś taki, który widzi te ściemy. Widzi jednocześnie ściemy i Dariusza Oko, i na przykład Magdaleny Środy. Widzi tendencyjne powoływania się na dane dotyczące rozwodów w Polsce, liczby przemocy w Polsce i takie różne rzeczy. I widzi i jedno, i drugie. Tak powinno być. Widzieć i jedno, i drugie. Bo tak naprawdę to po co w ogóle? No dobrze, rozumiem, że dla polityki, nie? I teraz, tak teraz mnie to naszło, bo teraz ten kanał Polityka Zagraniczna się stał taki proniemiecki, a dawniej był dosyć obiektywny. No i właśnie mnie naszły takie rozmaite te... Po co robić program, w którym... którym się opowiadasz od razu po jakiejś stronie. Czy nie lepiej zrobić tak, że słabe i silne strony czegoś, że sobie inni obejrzeli? To ma być komentarz, prawda? Komentarz polityczny. No nic, po prostu uważam, że
Bo to jest tak, ktoś powie, no dobra, ale to sobie każdy przecież może znaleźć tych i sobie jakoś wypośrodkować, tak, tych pisiurów z platfusami, czy też inne, czy nie wiem, Chinoli z Jankesami. Ta, niby tak, ale ja miałem etapy zafascynowania starym Korwin Mikkem, który mówił o administracji, że powinna być mała, o gospodarce, która powinna być wolna. A teraz głównie mówię o Arabach, kobietach i gejach i bzdury gada zupełne. Miałem też momenty takie palikotowania, takiej postępowości. I wiem, jak to jest bardzo trudno się wyswobodzić z tych wszystkich słów i jeszcze raz słów. To są tylko słowa. Na przykład, proszę zwrócić uwagę, obowiązek szkolny. O, może to dam do tego, może dam to do, jak słowa nas zdradzają. Obowiązek szkolny? Obowiązek szkolny, mam obowiązek się kształcić. A może przymus szkolny? Prawda? To samo, czy nie to samo? Pacyfistyczna menda nie chce walczyć za swój kraj. Podrzekacz wojenny, powinniśmy dążyć do pokoju. Prawda? Jesteśmy w Europie. Powinniśmy trzymać się razem. Dla Niemiec będziemy tylko montownią. No to akurat niestety trochę tak jest. Bo oni no idą w tą ekoekonomię, a ona nie jest promising, że tak powiem, generalnie. Niestety. No może panele słoneczne, ale nie wiem, ile by ich trzeba stawiać. One nie są specjalne, ani wcale nie są ekologiczne w produkcji, tak sądzą. Lepszy jest atom. Zresztą, na przykład, do podwójnych planet mamy tylko atom, bo plazmówka nie działa, inne rzeczy nie działają. Także tak to wygląda. Ale wiele jest takich rzeczy, które przedstawiamy na zasadzie właśnie, że jakieś tam słowa, tak? No, są oczywiście kwestie, w których mam odpowiednie zdanie. Ja na przykład uważam, że dorośli ludzie są ważniejsi od dzieci. Na przykład, po prostu. Jeżeli już mamy wybierać, to ważniejsi są dorośli. Dlatego uważam, że nie powinno być tak, że aborcja jest może w każdym przypadku możliwa, ale że na pewno jest możliwa i dosyć łatwo. Tak bym wolał. Nie uważam płodu za człowieka na przykład. Ale widzimy, że jesteśmy tutaj w tym klinczu, że piekło kobiet. Zamordowane dzieci, zamrożone, tak, i tak dalej, że nie ma, człowiek, który jest komentatorem politycznym, musi mówić innym językiem niż to, co tutaj mówię, niż te kwestie, tak, że ja pamiętam, jak Amerykanów Newsweek, dla niepoznaki Newsweek jest nazwany tak, jakby amerykańską gazetą, CNN-owo podobną, a tak naprawdę jest niemiecką gazetą euro, antyamerykańską. No i w Newsweeku były wielokrotnie takie, że Amerykanie to sąsiedzi tam gdzieś, dalecy sąsiedzi, a my tu powinniśmy dobrze żyć z Niemcami. Czyli co, mamy ich słuchać, tak? No. Także Rosja to tylko stacja benzynowa z rakietami. No i co? Rakietą można nieźle pieprznąć, nawet jeżeli by to była prawda. A to nie jest prawda. Rosja ma gospodarkę wielkości gospodarki francuskiej obecnie. I wcale nie tak, to nie jest słaba. My w ogóle mamy takie jakieś, że tendencje do takiego skrajnego upraszczania. Francuzi nie zrobili potrzebnych reform w 90-tych latach i ich gospodarka jest niewydolna. No tak, no i co? Ale mają bombę atomową, mają dwie strefy klimatyczne, więc warto tam można pracować mniej, bo Francuz jest jednocześnie konsumentem i klientem. Jest jeszcze jednocześnie pracownikiem i klientem turystyki francuskiej. To wszystko zależy. To geografia dużo wpływa też, nie? Ale też geografia nie oznacza wszystkiego. Sojusz egzotyczny. Sojusz egzotyczny, prawda? No i co? No jest takie słowo, sojusz egzotyczny. No i? To znaczy, że co? Że zawsze nas zawiodą ci, którzy są daleko, tak? Bo nie zdążą przyjść z pomocą. Może tak być oczywiście, ale warto zwrócić uwagę, że dzisiaj uzbrojenie wygląda trochę inaczej,
niż na przykład w II wojnie światowej. I parasol atomowy to jest coś, czego nie było w II wojnie światowej. Także są takie różne dziwne rzeczy. Nie zwraca się uwagi na kontekst. Specjalnie się nie zwraca uwagi na kontekst. Specjalnie. Także nazwę to chyba jakoś obiektywizm i propaganda. Specjalnie taki zrobiłem, taki troszkę chaotyczny. Wiem, że ten film jest chaotyczny, ale ja go będę po prostu wklejał, dlatego że już mam dosyć odpowiadania czasami w kółko na te same pytania. Nie, tutaj mówię do was, ale w ogóle do wszystkich, co będą ten film oglądać. Jesteście nakręceni jakimiś hasłami, jakimiś zbitkami pojęciowymi. To naprawdę to jest. Ja na przykład jestem za Amerykanami nie dlatego, że to jest kraj wolności i demokracji, tylko dlatego, że oni może się podzielą z nami tym atomem, może coś tam rozwiną. To tylko oni mają z krajów zachodnich jakiś taki high-tech komputerowy, trochę tego nie boją się jeszcze tego atomu używać. No, Francuzów możemy wziąć, no. Ale Niemcy, no na Boga, no te cieniasy chcą wszędzie tylko te wiatraczki budować. No. Wiatraczki to nie jest żadna przyszłość. Musimy sobie z tego dać sprawę. No. Także to nie jest tak, że wróg kiedyś to zawsze wróg. Nie, nie, nie. Ale też nie jest tak, że się omija jakieś tam. Że można tak zupełnie z geografii zakpić, tak? Że nie ma jakiejś konkurencji regionalnej, która wynika z geografii troszkę i z potencjału różnych państw, tak? Nie jest tak, że Mackinder i tam inni są straszliwie, straszliwie aktualni. No nie jest tak, no bo oprócz pociągów i dwupłatów mamy też samoloty, szybkie rakiety i tak dalej, i internet. No, no nie jest tak, tak? Na przykład dawniej była asymilacja możliwa, dlatego że się wyjeżdżając zrywało więzy z krajem macierzystym. A teraz jest internet. Można żyć nadal w Turcji, będąc w Stanach, na przykład. I być Turkiem cały czas. Turkiem, nawet mi się tak powiedziało. Także rzeczywistość nie może być wyjmowana z kontekstu. I komentatorzy polityczni bardzo często udają tylko, że dążą do obiektywizmu. Bardzo często. Na przykład i dają się nabrać na takie różne sztuczki, bo tutaj oczywiście jest niewiedza, ale tu nie chodzi tylko o element niewiedzy, bo na przykład Arabia Saudyjska rzeczywiście skazuje na karę śmierci więcej ludzi niż Iran. I wygląda to źle, nie? Bo sojusznik Ameryki jest okrutniejszy niż kraj terrorystyczny. Iran, ten paskudny Iran. Może ten Iran nie jest taki zły? Zapyta Rosja. No jest zły, bo ona skazuje ludzi głównie pod kątem ideologii, a natomiast wszyscy praktycznie skazańcy w Arabii Saudyjskiej to są właśnie złodzieje, mordercy itd. Także to nie jest to samo. No ale można z kontekstu wyciągnąć, prawda? Także dużo bym mógł jeszcze przykładów podać, ale chodzi mi o to, żebyście nie byli tacy, że trzy dane jakieś tam i że coś się tak samo nazywa, to na przykład powiem wam, jest ogromne problemy z porównaniem potencjału różnych państw. Bo inżynier w Indiach to jest człowiek przyuczony do pracy przy maszynie. Na to zwrócił uwagę Farid Zakaria, który pochodzi z Indii, a mieszka w Stanach. No, w Ameryce inżynier to jest inżynier. A w Indiach jest to operator maszyny. A także też, co po niektórych, jest inżynierem w sensie zachodnim. Czy jest to samo? Nie. No i teraz, jak mamy to porównać, tak? Listę inżynierów. Jak mamy porównać szkoły? A co to jest college? To jak się mówi, że Ameryka ma tak dużo tych studentów, to się liczy college czy nie? Warto takie rzeczy się zastanowić, zanim się powie, że o, wiadomo, o, to, o, i tak wiadomo, nie lubię tych, to, o, wiadomo, nie lubisz, bo,
Nie lubisz dlaczego? Ja dlatego na przykład na moim kanale kasuję, jak ktoś mówi, nie, nie lubię, bo Duda śmierdzi, albo Tusk jest gnojkiem. Takie rzeczy ja kasuję po prostu, bo to nie ma sensu. Co one wnoszą? Co one wnoszą? Nie? Także ja w ogóle się wpadłem na ten pomysł, że będę rzeczywiście robił te tematy, co mi zgłaszacie, żeby tworzyć jakąś nową jakość jednak, że my tu będziemy myśleć, że my będziemy tutaj myśleć. Tak? Ja też jestem człowiekiem krewkim, też się wkurwiam, też mam swoje sympatie i antypatie i dlatego ja nie akceptuję tutaj takich agresywnych, nie wnoszących nic komentarzy, dlatego albo nawet wnoszących, ale że co drugie słowo to jest głupi, kurwa albo idiota. Dlatego, że one powodują, że ja się denerwuję. Ja też nie chcę się denerwować. Chcę, żebyśmy się zastanawiali na spoko, tak? No. No to tyleż. Kazania na dzisiaj.